mamy również wiele do zyskania, także na pewno jest to mecz bardzo ważny dla nas. No wszyscy jesteśmy zmobilizowani i patrzymy z optymizmem na ten mecz. Wszyscy pełni wiary i no, gonimy, musimy zwyciężyć. Trzy mecze do końca, tydzień ligi został, chcemy wygrać trzy mecze, zobaczymy jak to będzie. Czy na szpilu, czy na meczu, wiadomo, że Lechia wygra na tym meczu, będzie dobrze grała. Podejrzewam, że porwie ludzi i na meczu z Legią stawi się jeszcze większa frekwencja. Jaką piosenkę ogląda się na telefonie? Jaką piosenkę posłuchasz? Którą piosenkę jesteśmy pozorami? Myślałam, że zrobisz nam listę przebojów serbskich. Ceca the best. Ceca the best. Mitar Mirić. No. Szaban Szaulić. No. Ana Bekuta. No. Milekić. W tym tygodniu odpoczęliśmy trochę inaczej, bo pracowaliśmy. Myślę, że dzisiaj będzie widać tego efekt. Dzisiaj nasi piłkarze wyjdą na rozgrzewkę w koszulkach Mielwa Wracaj do Zdrowia. Jest to nasz kolega z klubu, który przeszedł niedawno operację, ma problemy zdrowotne i mamy nadzieję, że jak najszybciej do nas dołączy. Jest to zespół, który potrafi grać w piłkę, stwarzać sytuacje i jest to niebezpieczny rywal. Dalej, panie, idzie! Idę mu! Pragnęliśmy w ten sposób pokazać, że ludzie z niepełnosprawnością intelektualną również kochają piłkę nożną. Trenują ją i oddają temu serce. W połowie uważam, że graliśmy dobrze, mieliśmy wiele sytuacji, strzeliśmy dwie bardzo ładne bramki. Uczulałem moich zawodników, piłkarzy, że ruch jest w dalszym ciągu w grze, że grają bardzo dobrze, że starają się grać kombinacyjnie i są groźni. Dążyliśmy do wyrównania, po drodze była poprzeczka, sporo było zamieszania pod bramką przeciwnika, także mogę drużynie pogratulować postawy. Każdy z nas walczył do samego końca i dawał z siebie wszystko przez tych 90 parę minut.